Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w dniu 10 maja 2013 roku ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego. Dla przypomnienia Państwa chciałbym podać, że dotyczyło to przestępstw przeciwko wolności seksualnej. I chodziło tutaj o taką zasadę, że wprowadziliśmy publiczny tryb ścigania przestępstw bez konieczności składania wniosków o ściganie. Jednocześnie wprowadzono do procedury karnej szczególne wymogi w zakresie przesłuchiwania osób pokrzywdzonych i osób małoletnich będących ofiarami między innymi przestępstw na tle przeciwko ich wolności seksualnej, jak i przeciwko wolności w ogóle, czy też przestępstw przeciwko wolności, przeciwko opiece i rodzinie. Do tej ustawy Senat w dniu 6 czerwca zgłosił dwie poprawki. Jedna dotyczy artykułu 147 paragraf 2, którą twierdzi, że jest to w zasadzie taka poprawka ujednolicająca terminologiczna. Proponuje zastąpić słowo niebezpieczeństwo w artykule 147 paragraf 2 KPK słowem uzasadniona obawa, powołując się na to, że przecież w artykule 185a, b i c używamy określenia, że zachodzi uzasadniona obawa i żeby tutaj ujednolicić terminologicznie kodeks postępowania karnego, trzeba zastąpić to słowo niebezpieczeństwo tym oto określeniem uzasadniona obawa. I tutaj Komisja Nadzwyczajna nie podzieliła stanowiska Senatu. Doszliśmy do wniosku, że to nie jest tylko ujednolicenie terminologiczne. Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z materią różną, to jest materia merytoryczna. Bo co mówi kodeks 147 paragraf 2? Mówi, kiedy można przesłuchać świadka lub biegłego przy pomocy urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk w sytuacji, kiedy zachodzi niebezpieczeństwo, że powtórne przesłuchanie tego świadka będzie niemożliwe. O co więc chodzi? Chodzi o taką sytuację. Świadek jest obłożnie chory, zachodzi realne niebezpieczeństwo śmierci i tego dowodu powtórzyć nie można. Czyli to niebezpieczeństwo musi być realne. Natomiast uzasadniona obawa to dotyczy takiej oto sytuacji. Można przesłuchać tego pokrzywdzonego małoletniego na podstawie artykułu 185a, w warunkach artykułu 185a, czy b, czy c. Tylko że przepisy proceduralne mówią, że będzie to szkodliwe ze względu na jego stan psychiczny, czyli niebezpieczeństwo braku możliwości przesłuchania nie zachodzi. W związku z tym mamy tutaj merytoryczne różnice w tym określeniu. Dlatego wnosimy o odrzucenie tej poprawki. Zgadzamy się natomiast, jeżeli chodzi o poprawkę drugą, że taka dookreślająca, no już jak taki jest purystą ten Senat, to niech mu będzie. W związku z tym przychylamy się do tego wniosku i wnosimy o uwzględnienie tej drugiej poprawki. Dziękuję serdecznie.